Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay. Dzisiaj opowiemy wam o tym, jak potoczyła się historia Umy oraz Wiedźminów Kaer-Morhen. Jesteś pewien? Ostatnie dwa odcinki z serii poświęcone były Skellige i to były długie filmy, naprawdę. Razem trwają chyba coś koło godziny, ale dzisiaj będzie trochę krócej, bo lokacja jest jak niechęć barona do wódki, czyli mała. Zapraszam na moje media społecznościowe, zachęcam do wspierania tego kanału i zaczynajmy. Jesteśmy we Wrońcach, w których Uma robił za nadwornego błazna, ale nie w taki przaśny sposób, bo Geralt w stajni zastawał ludzi krwawego barona, którzy się nad nim znęcali. Uma leżał przerażony na ziemi i zasłaniał się rękami przed piaskiem, bo jeden z żołnierzy kopniakami próbował go zasypać ku uciesze gawiedzi, która miała z tego niezły ubaw. Kojarzy mi się to trochę z losem Domino. Tak więc w rozmowie Geralt mógł walnąć stajennego w twarz za poniżanie Umy. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. I po opuszczeniu kasztelu, tak jak teraz, cesarscy przechwytywali Wiedźmina na trakcie i zabierali go do Wyzimy. Gdy Emhyr otrzymał wiadomość od Yennefer, że kluczem do znalezienia Ciri jest Uma, natychmiast nakazał podległym sobie czarodziejom i uczonym wziąć się do roboty i szukać w archiwach jakichkolwiek informacji o klątwie. Na audiencji zapewniał Wiedźmina i czarodziejkę, że jego ludzie nieprzerwanie pracują nad sprawą, ale niestety bez skutku. Rozmowa później zeszła na temat zabrania Umy do Kaer-Morhen, bo w końcu Wiedźmini mogą poznać się na tej całej klątwie i pomogą ją zdjąć, na co Emhyr uznał, że Geralt ma dobry pomysł i to jest osoba zdrowa psychicznie, to jest inteligencja, to jest życzliwość, serdeczność. I zapewnił, że nawiąże z Yennefer kontakt, jak tylko się czegoś dowie. Cesarz różnił się od obecnej wersji, bo był bardziej podobny do swojego książkowego pierwowzoru. A czemu? Już podaję przykład. Tak więc Emhyr otrzymywał od swoich agentów raporty i był w miarę na bieżąco ze sprawą, a Geralt jedynie uzupełniał luki w jego wiedzy. Opowiadał w chronologicznym porządku losy Cirilli. Cesarz był po prostu żywo zainteresowany losem swojej córki, tak jak powinien być, i na przykład nie wchodził w słowo Yennefer, gdy ta chciała mu wytłumaczyć swoje plany względem tej całej klątwy. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Nie jestem do końca pewna, czy ojciec, który wie, że to może być jego córka, nie byłby zainteresowany, jak klątwa zostanie zdjęta i jakie ryzyko się z tym wiąże. Chyba rozumiecie, o co nam chodzi. W Kaer-Morhen, gdy Geralt przybył z Umą, to tak jak teraz witał się z Vesemirem na dziedzińcu, który pokazywał mu zwłoki konia należącego kiedyś do jego samego albo do Lamberta. Mówił, że konika zabiło coś w obrębie murów i Eskel wyruszył na niego zapolować, w sensie na potwora, żeby nie wrócił po resztę wierzchowców. Miałoby to opłakany skutek, kiedy mieliby wyjechać z warowni na szlak. Tutaj quest rozwidlał się nie na trzy, a na dwie części, z Eskelem i z Yennefer. Misja z Eskelem była dosyć podobna, ale było kilka różnic. Przebiegało to tak, że Geralt podążał tropem Eskela i odnajdywał go gdzieś na wyżynach, zmagającego się z wivernami, no więc mu pomógł. Wiedźmini doszli razem do wniosku, że to nie wiwerny stanowią źródło problemu, a coś większego, bo obydwoje natrafili po drodze na ślady bestii. Okazało się, że widłogone jakoś niedawno wprowadziły się do jaskini, która była już zajęta przez wiwerny, więc grzecznie powiedziały im: wypierdalaj mi stąd, zanim psem poszczuję! Wiwerny posłuchały, ale że akurat trwał ich okres lęgowy, to napastnicy potłukli też jaja. Ukradli mu jaja. Zabijając ich niewyklute potomstwo. Jak widzicie, wśród potworów też toczyły się wojny gangów. Jeśli chodzi o czarodziejkę, to przebywała ona na murach, a w rozmowie z Geraltem mówiła, że się źle czuje i skarżyła się na ból. W związku z tym kochany Wiedźmin wyruszał w góry zerwać dla niej jakiś korzeń czy coś takiego, ale jest też wzmianka o kwiecie orchidei. Aczkolwiek nic nie wiadomo o tym, dlaczego przynosiła się go Yennefer. Ale warto wspomnieć jeszcze o Lambercie, który był wyraźnie nie w sosie. Póki nie był potrzebny, trzymał się na uboczu, siedział w kiepskim nastroju przy stole alchemicznym i zamyślony wpatrywał się w swój zdjęty z szyi medalion, próbując zrozumieć, co jest z nim nie tak. I tutaj rozpoczynałby się usunięty quest poboczny. Geralt zagadywał do Lamberta, próbował zainteresować się tematem, a samo zadanie dotyczyło Triss Merigold oraz Nowigradu. Nie teraz, ale w przyszłości, gdy będziemy z Martinem robić filmy o zadaniach pobocznych, to poruszymy ten temat. Nie da rady naraz wszystkiego omówić, tak? Dobrze, jeśli chodzi o Umę, to w
Wkrótce później w głównej hali zebrali się wszyscy zainteresowani, omawiali jego przypadek oraz badali, sadzając na specjalnym, przeznaczonym do oględzin krześle. Stąd też zapewne jest nazwa tego questa, czyli Consilium. O pierwszym etapie, czyli rozeznaniu, nic nie wiadomo, ale za to później, też nie, żartuję. Później Geralt z Yennefer szli wertować księgi znajdujące się w bibliotece, zaraz tutaj po lewej stronie od wejścia do wnętrza zamku, tam gdzie znajduje się spora ilość regałów. Do czasu aktualizacji nie była wykorzystywana, ale teraz znaleźć tam można schematy na zbroje Netflixa. Ta część przypominała trochę zadanie w księgarni w Nowigradzie, ale liczba tytułów była znacznie większa, bo było ich przynajmniej 17, a te ciekawsze i potencjalnie ważne w kwestii Umy były podświetlone, można było je przeczytać i Wiedźmin komentował wyjęcie każdej z nich. Prawdopodobnie kilka, a na pewno więcej niż jedna z nich okazywała się być przydatna, ale najważniejszą z nich, świętym graalem, była księga traktująca o świętej nocy dziadów, która opisywała wywoływanie dusz zmarłych przez wołchwów, czyli guślarzy. Mi się osobiście ta wersja wydarzeń podoba dużo bardziej niż taka droga na skróty, jak to mamy teraz. Wiedźmini rozmawiali z czarodziejką o tej książce, ale dialogi nie przetrwały, więc trudno powiedzieć, jaki był tutaj proces myślowy, ale na pewno rozważana była opcja skontaktowania się z członkami kapituły czarodziejów. To jak? Wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? Którzy posiadali w kolektywie wszelkie predyspozycje, by pomóc Brydalowi. Problem polegał na tym, że w obliczu wojny i hulających wszędzie inkwizytorów było to po prostu nierealne. Dlatego właśnie uznano, że najlepszym pomysłem będą dziady. Same w sobie klątwy nie zdejmowały, ale dusze oraz tajemnicza moc, którą przesiąknięte było święto, a także samo miejsce rytuału już jak najbardziej. Gdy Avalnach stał się Umą, w tym jego małym, zdeformowanym ciele zamieszkały niejako dwie świadomości. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że dwie dusze. W umyśle Brzydala toczyła się nieustanna wojna między elfem i bytem, jakim była żywa klątwa, i klątwa ta zwyciężała. Jeszcze mi się nie chce umierać, odpierdol się! Przysiadłem po twoją duszę! To ja przysiadłem po twoją duszę! W finalnej wersji gry, co ciekawe, zachował się nawet mały fragment tego wątku, a porusza go Vesemir, posłuchajcie. Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się Umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości, zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się. Było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. Nie zdawał sobie on jednak do końca sprawy, że chodziło tutaj o duszę, a wątek w końcu usunięto i nie doczekaliśmy się rozwinięcia, co mnie mocno smuci. Obmyślony plan zakładał, że w trakcie obrzędu wywołane dusze miały się zmaterializować i ukazać zebranym, dlatego potrzebny był Doppler, który widząc je, będzie wiedział, w kogo lub w co się przemienić. Miał w odpowiednim momencie przybrać postać duszy Umy albo Avalnacha i umożliwić w ten sposób Yennefer oddzielenie ich od siebie, wyciągając klątwę i zamykając ją ponownie w filakterium. Potrzebny był do tego jeszcze miód bohaterów o nieznanych nam właściwościach. Pieczę nad nim jednak sprawował Hern Myśliwy, o którym zresztą mówiliśmy szczegółowo w poprzednich filmach o Skellige, ale przypomnę tylko, że dzielił on niektóre cechy z Odynem, a jeśli rozumieć, że ci bohaterowie z nazwy to osoby poległe chwale, to miód byłby silnym środkiem utrzymującym Umę przy życiu, ewentualnie służyłby jako taki potion do regeneracji organizmu Avalnacha. Co ich dręczy każdy powie? Czy gotowiście na spady? Burza psia. Trzymajcie, już czekamy! Tak więc po ustaleniu co i jak, atmosfera zaczęła się rozluźniać i omawianie książki przy stole zmieniło się w chlanie wódki z chłopakami i Yennefer. Lambert szukał zaczepki i wypominał jej, słusznie czy nie, że skoro kocha Geralta, to dziwne, że przez ostatnie 2 lata nie zrobiła nic, by go odnaleźć. Coś podobnego jak Wiedźmin pyta o Yennefer w zimie. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Mnie nie potrzebowałaś?
Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. W każdym razie Geralt, a raczej my, mogliśmy stanąć w jej obronie albo przyznać Lambertowi rację, co miało bezpośredni wpływ na możliwości obracania Yennefer w górnej komnacie. Oczywiście Yennefer mogła poczuć się urażona albo wręcz przeciwnie, a gdy Geralt szedł później po wódkę do kuchni, to mógł zostać zaproszony do sypialni, oczywiście jeśli wcześniej obronił ją od zarzutów Lamberta. Te propozycje również można było przyjąć lub odrzucić i wrócić z powrotem na libację do chłopaków. Obecnie przebiega to bardzo podobnie, ale warto zaznaczyć, że ma na to wpływ też ta misja z Jeanem. Natomiast kiedyś żadna z pań w tym momencie gry nie otrzymywała deklaracji miłości od naszego żigolaka, bo okazja na to pojawiała się dopiero w drugim akcie. W nocy Geralt miał sen erotyczny, śnił mu się Eredin. Zaraza, co za sen. Te jego narzekania pod nosem po przebudzeniu to nic innego jak kolejna już z tego typu pozostałość po regularnie prześladujących go koszmarach z dzikim gonem. Z samego rana były też jakieś sceny ze wszystkimi w Kermoren, były to zapewne pożegnania i przygotowania do podróży. Tak, moi mili, kończy się akt pierwszy pierwotnej fabuły i tutaj warto wskazać kilka interesujących faktów. Tak więc, wszystkie zadania, które wchodziły niegdyś w skład aktu drugiego, zostały albo przerobione na zadania poboczne, albo usunięte. Te, które miały szczęście i dotrwały do finalnej wersji gry, zostały okrojone, niektóre z nich wręcz wykastrowano. Dlatego warto śledzić kolejne odcinki, bo wkraczamy w najciekawszą część naszej serii. Te wątki będą się rozwijać, a przyszłe misje aż do samego finału coraz mniej będą przypominać swoje obecne wersje. Tak więc po ukończeniu tego wątku z Consilium w Kermoren załączały się trzy inne questy, które można było wykonywać w dowolnej kolejności, jak nam się podobało. Velen, wiedźmin, dowie się od Buślarza, że dziady to u nich zawsze odbywają się na Kłonnicy, bo tylko tam spoczywa wystarczająca ilość mocy. Ale że niedawno wydarzyła się tam ta tragedia z Wszeradem, to cała wyspa została przeklęta. Stąd właśnie mamy teraz zadanie z Mysią Wieżą, ale kiedyś w tą historię wkraczał jeszcze Baron i jego ekspedycja do wioski wiedźm po Annę. Drugie zadanie będzie miało miejsce w Nowigradzie, gdzie poprosi o pomoc w rytuale zaprzyjaźnionych Dopplerów, Dudu i Blankę, a wplątany będzie w to również Hubert, Rake i ucieczka magów z miasta. Trzecie to zdobycie tego miodu. Chyba nie masz trochę bimbru? Hern Myśliwy zawsze zjawia się podczas ważnych wydarzeń na Skellige, więc nic dziwnego, że pojawi się na zbliżającej koronacji nowego władcy wysp. Tam właśnie Geralt i Yennefer przedstawią mu całą swoją sytuację i poproszą o trunek, ale zanim to, ceremonia będzie odwleczona przez masakrę w Kertrolde i spisek Birny. Aha, i zanim pojawią się komentarze o tego omleta dla Yennefer, to jak zauważyliście, nie było tutaj mowy o próbie traw, a ten fragment z gotowania został wycięty właśnie stamtąd. Dlatego nie wspominaliśmy o tym, bo w tej serii skupiamy się jedynie na fabule sprzed 2013 roku. Nie ma jajek. Nie mogę jej tego dać. Za papę wysyłam. No cóż, kolejny odcinek. Jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale planuję zrobić taką serię, która nie będzie dotyczyła Wiedźmina. Oczywiście mam jeszcze całkiem sporo pomysłów na filmy o Wiedźminie, ale chciałabym też spróbować czegoś innego. Tak więc bez spiny dziękuję współtwórcy tego odcinka, dziękuję wszystkim moim wspierającym. Jestem po prostu pod wrażeniem, jak dużo wsparcia mogę dostać od moich widzów. Jeszcze raz dziękuję, życzę Wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!